Zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Zaczynamy nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Program inwestycyjny, jakiego nie było. Orlen Olimpiada i Dni Chemika 2018. 64. Orlen Memoriał Kusocińskiego. To wyjątkowy moment w historii firmy. Tak jak zazwyczaj mówimy o rekordach produkcyjnych czy ważnych inwestycjach, tak dziś o naprawdę wyjątkowym projekcie, który zwiększy moce produkcyjne naszego zakładu, a także będzie stanowił o konkurencyjności Orlenu w prowadzonym biznesie. W ramach przyjętego programu rozwoju petrochemii do 2023 roku zrealizowane zostaną nowe inwestycje w Płocku i we Włocławku. Ich wartość szacowana jest na około 8 miliardów 300 milionów złotych. Po zakończeniu inwestycji roczny zysk EBITDA może wzrosnąć nawet o 1,5 miliarda złotych, a zwrot inwestycji ma nastąpić w ciągu kilku lat, co z kolei ucieszy akcjonariuszy. Jest to największa inwestycja, jedna z największych inwestycji i tak naprawdę w przemyśle, w polskim przemyśle. To jest inwestycja, która gwarantuje stabilność polskiemu koncernowi naftowemu. Z jednej strony mamy rafinerię, a z drugiej strony mamy przemysł petrochemiczny i to się uzupełnia. Branża petrochemiczna coraz bardziej się rozwija. Wszystko, co nas otacza, jest przemysłu petrochemicznego, jest przemysłu chemicznego. Można we wszystkich branżach ma to zastosowanie. W związku z tym też patrzymy nie tylko na zwiększenie zapotrzebowania na terenie Polski, ale również to zapotrzebowanie rośnie na całym świecie. My na dzień dzisiejszy jesteśmy importerem, mając polski koncern naftowy, nabywając aktywa Lotosu. Dlaczego my mamy być nie eksporterem, jeżeli chodzi o branżę petrochemiczną? Ale to nie tylko rozwój Płocka czy rozwój Włocławka. Rozwój segmentu petrochemicznego to nie tylko inwestycja w przyszłość firmy, ale to także inwestycja w przyszłość pracowników. Po pierwsze, oznacza to wiele nowych miejsc pracy. Po drugie, zyski firmy oznaczają także korzyści dla tych, którzy te zyski wypracowują. To jest ważne dla pracowników. Dla pracowników jest ważne, żeby firma inwestowała, żeby firma zwiększała portfel swoich wyrobów i żeby ta firma nie tylko była na jednej gałęzi przemysłu oparta tylko na gałęzi rafineryjnej, ale również, żeby była oparta na gałęzi tak zwanej petrochemicznej. Już ta gałąź rafineryjna, ona będzie rozwijana, ale nie aż w takim tempie jak gałąź petrochemiczna. W związku z tym musimy iść do przodu, a też już najwyższa pora i czas tak zwane plany inwestycyjne robić na terenie Polski. Ogłosiliśmy największe inwestycje petrochemiczne w historii PKN Orlen. Obejmą one budowę i zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze pochodnych aromatów, olefin oraz fenolu. Pozwolą też na znaczącą rozbudowę kompetencji koncernu poprzez inwestycje w centrum badawczo-rozwojowe. Równolegle do zapowiedzianych inwestycji kontynuowane będą dotychczasowe projekty mające na celu wydłużenie łańcucha wartości PKN Orlen, choćby instalacja metatezy. Najbliższy weekend, 16 i 17 czerwca, to będzie czas sportowej rywalizacji, rodzinnej, wielopokoleniowej rozrywki, a także skupienia wokół wydarzeń scenicznych i trzymania kciuków za najmłodsze talenty. To tylko nieśmiała próba opisania tego, co będzie działo się w sobotę i niedzielę, ale już dziś warto zaplanować swoją obecność podczas tegorocznych Dni Chemika. Bez względu na to, czy ktoś wybierze się na Dni Chemika w sobotę czy w niedzielę, będzie mógł skorzystać z tych samych atrakcji do woli. Najmłodsi znajdą wiele radości wśród dmuchanych zabawek, których na zielonych terenach Politechniki Warszawskiej przy Łukasiewicza będzie jeszcze więcej niż w zeszłym roku. Nieco starsi będą mogli poszukać aktywności i wyzwań przygotowanych adekwatnie do ich wieku. Oczywiście strefa zabaw i pikników będzie otwarta dla mieszkańców Płocka, ale pracownicy wybierający się na Dni Chemika koniecznie muszą zabrać ze sobą zaproszenia, które uprawniają do odbioru kuponów na bezpłatny catering osobno dla dorosłych i dla dzieci. Wiele będzie działo się także na scenie. W sobotę zapraszamy na oryginalny koncert świętujący stulecie odzyskania niepodległości, podczas którego zaśpiewają gwiazdy programu The Voice of Poland. Cześć, z tej strony Mateusz Grędziński. Chciałbym Was serdecznie zaprosić już 16 i 17 czerwca na Dni Chemika do Płocka, gdzie na terenach zielonych Politechniki Warszawskiej odbędzie się koncert z największymi przebojami 20-lecia międzywojennego w asyście Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Nie może Was tam zabraknąć. Będę i ja. Do zobaczenia.
W niedzielę Talentiada będzie wyzwaniem dla młodych talentów z Płocka i okolic, którzy wystąpią w kilku konkursowych kategoriach. Zapraszamy do kibicowania. A skoro o kibicowaniu mowa, to przed nami kolejna edycja Orlen Olimpiady. Jeśli jeszcze nie sprawdziłeś list startowych w swojej dyscyplinie, to koniecznie czas to nadrobić. Warto wiedzieć, z kim i o której godzinie oraz na jakiej arenie sportowej rozpoczynasz rywalizację. Na stronie olimpiada.orlen.pl są dostępne harmonogramy, mapki oraz inne przydatne informacje. Najlepsi zostaną uhonorowani podczas ceremonii medalowej. To będzie wyjątkowe, sportowo-rodzinne zakończenie tego dnia. Liczymy na Waszą obecność na Dniach Chemika 2018. Do tej pory odbywała się w Szczecinie, ale otwarcie stadionu Chorzowskiego, a także pojawienie się głównego, tytularnego sponsora w postaci Orlenu sprawiło, że impreza, o której powiemy za chwilę, nabrała świeżości, a także jeszcze większego prestiżu, nie mówiąc o tym, że zgromadziła i na stadionie, i przed telewizorami tysiące kibiców. To 64. Orlen Memoriał Kusocińskiego. Ponad 50 medalistów największych światowych imprez, mimo początkowo niesprzyjającej pogody, przedstawiło się z jak najlepszej strony. Memoriał Janusza Kusocińskiego przyniósł 3 najlepsze wyniki w światowych tabelach. Świadkami tego spektakularnego, lekkoatletycznego wydarzenia na Stadionie Śląskim było ponad 20 tysięcy kibiców. Jestem sama trenerem lekkiej atletyki, trenuję skokotyczce i to była tak w sumie z moim obowiązku tutaj być, ale jest to też moja pasja i miłość, więc sama przyjemność po mojej stronie, żeby oglądać tutaj takie gwiazdy, które zjechały na Śląsk, który ostatnio jest naprawdę tutaj kolebką dobrych wyników. Ja głównie przyjechałam dla atmosfery, zbytnio się na tym nie znam, uwielbiałam zawsze Marka Wlawko, bo znam, fajnie było go tutaj spotkać. Także głównie dla atmosfery. Czekam na Anitę, nie bardzo mogę się doczekać, ale mam nadzieję, że zrobi show w swoim stylu. Przyszedłem tutaj specjalnie w tym miejscu, gdzie pchali kulomioci. No, liczyłem, że Haratyk pchnie 22 metry i jeszcze może troszeczkę. No, nie udało się, ale wspaniały konkurs. Kibicuję tak naprawdę wszystkim lekkoatletom, a też jesteśmy tutaj dzisiaj dlatego, że chcemy, żeby nasza SKS-owa społeczność, wszyscy uczestnicy programu SKS też wspierali królową sportu, czyli lekkoatletykę. No i wszyscy się tutaj znakomicie bawimy, kibicujemy i mamy z tego wielką frajdę. Wiele radości start na Stadionie Śląskim przyniósł także samym sportowcom, którzy chwalili imprezę pod względem organizacyjnym. To są tak jakby mistrzostwa na najwyższym poziomie. Wczoraj jak wyszłyśmy tutaj na stadion, był taki specyficzny zapach tartanu, który jest zawsze na mistrzostwach świata, to serce naprawdę zabiło mocniej. Wiedziałyśmy, że tu padną dobre wyniki. Szczerze mówiąc, nie spodziewam się, że aż tak dobre. Także naprawdę stadion jest świetnie przygotowany, organizacja na najwyższym poziomie. Także naprawdę nie mamy czego się wstydzić, jeśli chodzi o inne kraje, Stany. Myślę, że mogę brać ze przykład, bo jest lepiej zorganizowany niż niektóre zawody w Stanach. Ja miałem to szczęście, że zdobywając pierwszy złoty medal mistrzostw świata, zostałem włączony do grupy sportowej Orlen i to pomogło mi się niesamowicie rozwinąć. Dołożyłem kolejne krążki, nasza lekkoatletyka rozbłysła i naprawdę w Europie i na świecie robimy już wielki szum. Pokazujemy na każdych dużych imprezach, że jako drużyna jesteśmy naprawdę dobrzy i czy to jest hala, czy to jest stadion otwarty, zawsze Polacy zdobywają te medale i mamy być z czego dumni i wiemy, że to jest dopiero taki początek. 64. Memoriał imienia Kusocińskiego to jest naprawdę wielka liczba przede wszystkim. I na takim obiekcie, na pięknym stadionie, który w zasadzie zasługuje na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, bo z takim zapleczem kibiców i z takim stadionem na pewno to będzie właśnie finał, czyli wielka, wielka impreza tutaj w kotle czarownic na Stadionie Śląskim. Tytularnym sponsorem Memoriału Kusocińskiego był PKN Orlen. Jesteśmy też generalnym sponsorem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w tym reprezentacji Polski. Z kolei grupa sportowa Orlen składa się z czołowych polskich zawodników, medalistów olimpijskich, Mistrzostw Europy i Świata i wkrótce może powiększyć się o kolejne ważne nazwiska. Na początku czerwca odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka w zabytkowym parku Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Organizatorem tego plenerowo-artystycznego wydarzenia był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Organizatorzy przygotowali dużo atrakcyjnych zajęć, od literackich po muzyczne. PKN Orlen jako sponsor i mecenas pikniku oraz Instytutu Chopina zorganizował specjalną kreatywną strefę dla dzieci.
Dzień Dziecka świętowano także we Włocławku, gdzie spółka z naszej grupy kapitałowej zaprosiła dzieci do swojej siedziby. Wśród atrakcji znalazły się wizyta na terenie zakładu produkcyjnego i w zakładowej straży pożarnej. Nie zabrakło malowania dziecięcych buzi oraz najbardziej oczekiwanej niespodzianki w postaci możliwości wykonania doświadczeń chemicznych, oczywiście tych pozwalających bezpiecznie zmierzyć się z największymi tajemnicami chemii. Postaw na Mundial z Orlenem. Tak nazywa się konkurs typowania wyników Mistrzostw Świata w piłce nożnej organizowany przez obszar sprzedaży detalicznej. Do udziału zapraszamy pracowników grupy Orlen i stacji paliw. Dla najlepszych typujących organizator przygotował atrakcyjne nagrody. Szczegóły konkursu znajdziesz na stronie widocznej na ekranie. Dzisiejszy Orlen w wymiarze produkcyjnym to petrochemia, rafineria i energetyka. Każdy z tych obszarów dostarcza konkretne produkty, ale najmłodszym segmentem, który otwiera się już od jakiegoś czasu na rynek zewnętrzny, jest energetyka. Zatem do znanych już produktów stanowiących nasze portfolio handlowe dołączyła teraz także energia elektryczna. I choć wielu może wciąż to jeszcze dziwić, tak, Orlen sprzedaje produkowany przez siebie prąd. Ten rodzaj działalności handlowej jest realizacją projektu XL, który ma na celu sprzedaż detaliczną energii elektrycznej w segmencie B2B poprzez istniejące kanały sprzedaży funkcjonujące w polskich spółkach grupy kapitałowej Orlen. Pod koniec maja podsumowano w Pałacu w Srebrnej trzecią edycję konkursu sprzedażowego projektu XL, a ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, z rąk członków zarządu Józefa Węgreckiego i Zbigniewa Leszczyńskiego otrzymali nagrody. Podsumowujemy pierwszy pełen rok wdrożenia projektu XL. Wyniki za 2017 rok przewyższyły założenia o ponad 70%. Bardzo istotnym elementem jest to, że po tym roku wdrożenia mamy pewność, że idea krosowania produktów jest słuszna i powinniśmy ją wdrażać w ramach grupy kapitałowej Orlen. Zebranym w Pałacu w Srebrnej o wyzwaniach sektora mówił szef orlenowskiej energetyki Jarosław Dybowski, a menedżerowie obszaru z dumą podkreślali, że przez wszystkie miesiące 2017 roku udało się zakontraktować ponad 1 terawattogodzinę energii. Stanowi to ogromny sukces, biorąc pod uwagę, że z punktu widzenia klientów wchodzimy w całkiem nowy segment rynku energii elektrycznej. 6 meczów potrzebowali, by udowodnić swoją dominację w dopiero co zakończonym sezonie. Koszykarze Anwilu Włocławek, świeżo upieczeni mistrzowie Polski, odwiedzili pracowników swojego głównego sponsora. Na upragniony mistrzowski tytuł Anwil Włocławek czekał od 15 lat. Z osiągnięcia cieszą się kibice, włocławianie, w tym oczywiście sponsor strategiczny klubu Anwil i jego pracownice. Wizyta w siedzibie spółki rozpoczęła się od złożenia przez Agnieszkę Żyro, prezes zarządu Anwil S.A., gratulacji koszykarzom oraz przekazania na ręce trenera Igora Milicicia symbolicznego czeku na kwotę 200 tysięcy złotych w uznaniu za zdobycie złotego medalu. Koszykarze w trakcie spotkania opowiedzieli o trudach finałowych zmagań z BM Slam Stalą, a przedstawiciele sztabu trenerskiego uchylili rąbka tajemnicy dotyczącej strategii, która ostatecznie przyniosła zespołowi laur zwycięstwa. Oczywiście wizyta Rottweilerów w siedzibie Anwilu była dla pracowników spółki nie tylko okazją do rozmowy z mistrzami Polski, ale także sposobnością do zdobycia ich autografu oraz wykonania pamiątkowych zdjęć, z czego uczestnicy spotkania chętnie skorzystali. W tym wydaniu naszego programu to już wszystko, ale już dziś gorąco i serdecznie zapraszam na kolejny program Studia Grupy Orlen. To będzie specjalne wydanie poświęcone m.in. wydarzeniom związanym z Dniami Chemika. Do zobaczenia!